Siemaneczko, jestem Maciek, a to jest kolejny odcinek z oceniania waszych kont. Na wstępie klasycznie chciałbym was bardzo poprosić o subskrypcję tego kanału, aby ten czerwony znaczek zamienił się w szary, a jeśli już to robicie, to pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. A teraz co? Przechodzimy do pierwszego kandydata. Na początku przechodzimy do Pomciu. Pomciu to ofensywny pomocnik Real Białołęka Akademii, hiszpańska czwarta liga. I co my tutaj mamy? 103 overall, czyli tak naprawdę Pomciu jeszcze można powiedzieć jest początkujący. Jak widzimy, rozgrywanie ma na 91. Okej, dobrze. Skuteczność na 70. I tutaj Pomciu już musisz poprawić. Skuteczność w tym przypadku musi być na 90 minimum. Idzie z skutecznością na równo z rozgrywaniem. Oczywiście jako ofensywny pomocnik możesz również trenować ofensywę, bo to jest istotne w twoim przypadku. Oprócz tego, że asystujesz, to jeszcze masz szansę na strzelenie bramki. Co tak naprawdę jest ważne? Jesteś pomocnikiem, masz wiele możliwości. W tym przypadku jako ofensywny pressingu nie trenujesz, ale trenujesz stałe fragmenty gry. Więc rozgrywanie, skuteczność, kondycja, stałe fragmenty gry i gra ofensywna to są twoje główne rzeczy, które powinieneś trenować. Więc jeśli nie wiesz, to właśnie to rozwijaj i zobaczysz, że będziesz o dużo, dużo lepszym zawodnikiem. Jeśli chodzi o secik, secik czerwony, derec. I co tutaj masz? 4 razy rozgrywanie. Ok, chociaż mam nadzieję, że w tym przypadku kondycja gdzieś tam ci się ukrywa z tyłu za plecami, bo powinna być. Oczywiście możesz tutaj sobie dorzucić jeszcze jedną skuteczność na przykład, albo ofensywę. W twoim przypadku tak będzie dobrze. Jeszcze zanim ocenimy, zobaczymy, który sezon grasz. Grasz sezonów 2. Ok, jak na drugi sezon jest nieźle, setka wpadła, więc tutaj mogę powiedzieć, jest ok, ale daję ci jakieś 4. 4 z plusem tak na zachętę, żebyś się rozwijał coraz lepiej. Kolejnym zawodnikiem jest Gigor. Gigor to jest środkowy obrońca z Widzewa Łódź, również hiszpańska czwarta liga. Tutaj jest overall 123. Dobrze, i tak, gra defensywna 96, kondycja 96, pressing 94. Te trzy rzeczy tak naprawdę w przypadku obrońcy zdecydowanie wystarczą. Rozwijane poprawnie, tak jak powinno to wyglądać. Oczywiście dobijasz do setki, później specjalizacja, to już ci leci overall jak szalony. Secik czerwony Dani, sam kiedyś taki miałem. I masz tutaj 3 razy defensywę i jedną kondycję. Oczywiście kondycję zamieniamy z pressingiem albo z defensywą. Tu też tak naprawdę różne są obiekcje, jeśli chodzi o robienie seta. Więc okej, twój jest odpowiedni. Jeszcze zobaczymy klasycznie, która to jest kariera twoja. Jeśli chodzi o to, to grasz już od 5 sezonu. No tak, na 5 sezon masz 123 overall, to już grasz prawie 19 sezonów grasz. 19 sezonów i naprawdę słabo. Tutaj daję trójkę, zdecydowanie trójeczka, bo no niestety nie ukrywając, na więcej tutaj no nie zasłużysz. Ale zobaczymy jak Vector YouTube, środkowy napastnik, We Are Negan, druga liga, również hiszpańska. 131 overall, gra ofensywna 111, kondycja 90 i jaka skuteczność? Skuteczność na 97. Dobrze, rozwijana poprawnie postać. Inne statystyki na 90. Też dobrze. Czyli to wygląda poprawnie tak, jak powinno być. Jeśli chodzi o twój secik. Secik złoty, ale Chile. Klasycznie wiemy, że sety reprezentacji, szczególnie tej Ameryki, nie są najlepsze. No dobra, może tam Brazylia, Argentyna, to co innego. Ale Chile? Niekoniecznie. Dlatego musisz tutaj zmienić. Jeśli uzbierasz pieniądze, dokładnie chodzi o kredyty, to wtedy sobie dokup coś, albo zamień, sprzedaj ten set, bo tu masz tak naprawdę 2 razy off skuteczność i kondycję, okej, ale wypada troszeczkę to zmienić. Zmieniaj i zobaczysz, będzie lepiej. A może z We Are Negan przejdziesz do nie We Are Negan. No gdzie indziej po prostu, ale będziesz lepszym, więc tak naprawdę daję ci jeszcze, znaczy Vectora to ja kojarzę, więc on trochę gra,
Ale od którego sezonu? Od 17. Okej, jest nieźle. Lecimy tutaj. Taka ocenka 4+ damy ci również na zachętę, bo nieźle idzie, ale jeszcze trochę masz do poprawy. Następny zawodnik to jest Oscarowy. Środkowy pomocnik z klubu Los Angeles Galaxy. I co? Liga hiszpańska. Już czwarty zawodnik z ligi hiszpańskiej, tylko że z drugiej. Tutaj 136 overall, rozgrywanie 110 poprawnie, kondycja 105, ok, skuteczność 96. Skuteczność musi być mocniej rozwijana. Pamiętajcie, czasem nawet ta druga umiejętność modyfikacyjna jest ważniejsza niż główna. Z tego co zauważyłem, dużo topowych graczy rozwija właśnie tą drugą umiejętność modyfikacyjną jako tą pierwszą. Masło maślane, ale wiadomo o co chodzi. Więc tutaj zdecydowanie musisz to jeszcze podbić. Jako środkowy pomocnik możesz sobie presa w tym czytaniu. Presa? Tak. Możesz pressing sobie dobić, żebyś odwiedzał tą piłkę. I będzie naprawdę, naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o setting, masz złoty set Ukrainy. Ukraina. Wiem, że teraz jesteśmy blisko z ludźmi z Ukrainy, ale nie do końca. To jest to, czego my oczekujemy. Set Ukrainy, no jest niezły, ale powinien być troszeczkę lepszy. Kasy cię sprzedajemy, uzbieraj trochę kredytów i kup sobie coś z top 20. Top 20 to minimum, tak naprawdę, jeśli chcesz naprawdę grać w dobrym klubie. Trzeba rozgrywania, kondycja, ułożenie ok, ale zdecydowanie musisz go jeszcze podmienić. Pytanie tylko, który grasz sezon? To jest istotne tak naprawdę. Sezon grasz od 17 sezonu, ok. Złoty set jest. Ułożenie ok, dam ci 4+, też dam ci 4+, bo tutaj staty powinny już trochę być lepiej rozwinięte tak naprawdę. Ale dobrze idzie, trenuj i zobaczysz, będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Ale kogo my teraz mamy? Mamy Dawida 9-2. Tutaj mamy środkowy pomocnik i w końcu coś innego, bo pierwsza liga włoska, Kielon Team. Co my tutaj mamy? Gra ofensywna 120, ok. Rozgrywanie 160, ładnie. Kondycja 129 i skuteczność 110. I tutaj wygląda to naprawdę, naprawdę porządnie. Kasy nie stałe fragmenty gry możesz sobie jeszcze podbić, żebyś to ty wykonywał na przykład rzuty wolne, rzuty rożne, rzuty karne. Ale to już jest dowolność tak naprawdę. Jeśli chodzi o twoje ułożenie umiejętności, jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o set Norwegii, złoty. Taki nijaki, ale widzę, że na razie póki co lepszych secików tutaj nie macie. Okej, może być, ale też pamiętaj o tym, że trzeba go będzie sprzedać, kupić coś innego, lepszego. Ale masz jeszcze piłkę. Ty masz jeszcze piłkę, daje ci 29 do rozgrywania, więc masz jak 4 razy rozgrywanie i jedną skuteczność. Czyli okej. Okej, ale i tak zmieni. No musi to zmienić, po prostu ja tak patrzę tą Norwegię i mi smutno, że masz Norwegię, nie masz czegoś lepszego. Okej, ale później czas to pozmieniać. Tak naprawdę wszyscy wiecie, jak się trenuje. Wszyscy wiecie, co powinniście mieć. Wiadomo, że problem zawsze z kredytami, to jest największy problem tak naprawdę. Ale starajcie się zbierać, sprzedawajcie boosty, sprzedawajcie paczki, może uzbieracie, będzie naprawdę dobrze. Tutaj daję ci, jeszcze zobaczymy na sezon. Jeśli chodzi o sezon, to tutaj masz... ile sezonów? No, grasz od 11. Okej, dobra, dam ci 5 mniej. 5 mniej ci dam, wygląda to nieźle, więc uważam zasłużony. Teraz mamy Hobbita. Hobbit to jest środkowy napastnik Tiger City. No i znowu hiszpańska liga, tylko że pierwsza. 159 overall. Ok, gra ofensywna 141, stałe fragmenty gry 112, kondycja 140 i skuteczność 160. Dobrze, powiem wam, że naprawdę dobrze to jest ułożone, ładnie to wygląda. Secik Anglii, złoty, rozwinięty na 14 na 15 i ma stałe fragmenty gry piłkę. I tutaj jest już taki problem, że piłka na stałe fragmenty gry nie zawsze jest udana. Tutaj zdecydowanie preferujemy albo skuteczność w twoim przypadku, albo ofensywę. Stałe fragmenty gry, z tego co wiem, to w ogóle się spalają i nie są przydatne na piłce. Strata tak naprawdę takiego itemu. Więc tutaj spróbuj to sprzedać, albo relosuj sobie. Może trafisz coś innego. Małe szanse, ale zawsze szanse jakieś są.
Ładnie to wygląda, ładnie to się prezentuje. Jeszcze który sezon? Który sezon Hobbit gra? Hobbit gra sezon... No sporo grasz już. Widzę, tutaj była przerwa, bo tu masz sezon 5 i potem dopiero od 10. Okej, dobra, dam ci, powiem ci, wygląda to ładnie, mi się podoba. Dam ci 5 i pierwsza 5 w naszym ocenianiu. Zobaczymy, co dalej. Tutaj mamy Speedy. Speedy to środkowy pomocnik Burning Tigers, druga liga włoska. 163 overall i tak, gra ofensywna 106, rozgrywanie 130, skuteczność 120 i kondycja 120. Okej, ułożenie statystyk jest całkiem. Wiadomo, no tenujemy, żeby być jeszcze lepszym, ale jeśli chodzi o set, set w końcu jakiś taki dobry, naprawdę spoko secik, bo MMO, złoty i tutaj masz 4 razy rozgrywanie plus złota piłka. I naprawdę to już wygląda spoko, to daje 5. 5 na luzie, bo naprawdę to się prezentuje ładnie. Jeśli chodzi o sezon, ty grasz sezonów już od 12 sezonu. Okej, okay. Czyli 12 sezonów grasz. Level mógłby być troszeczkę wyższy, ale to jeszcze masz czas, żeby sobie podbić ten overall. Set, ładny secik, ładny, w końcu ktoś ma ładny set złoty, więc mówię 5, no i nic, druga 5 w naszym odcinku. Kogo my teraz mamy? Mamy TD Bańkę 2 YouTube. Pozdrawiam cię, kolego, prawy pomocnik i Toxic Dogs, co oznacza, że Toxic powróciło, ale to już dawno temu, więc wy o tym wiecie. Liga włoska, druga. I co tu Bania ma? Bania ma 183 overall. Rozgrywanie 180, czytanie gry 129, ale to pewnie dlatego, żeby podbić trochę overalla. Pressing 141, stałe fragmenty gry 119, kondycja 120 i skuteczność 140. Co muszę powiedzieć? Zawsze goniłem banie. Banie to był taki mój znacznik, kiedy będę dobry. I cieszę się, że przegoniłem go, ale naprawdę on też daje radę. No, chłopak wie, jak grać, no tak naprawdę. No chłopak wie, bo was też uczy, jak grać. Naprawdę. Tutaj Baniura ładnie się trenuje. Wiadomo, ma swój klub. Nie poszedł do Superligi. Chce coś stworzyć własnego, więc naprawdę tutaj szacun dla ciebie. Jeśli chodzi o set, widzę cały czas ten set Belgii. Set Belgii trzymasz od kiedy pamiętam tak naprawdę. Ale ładny, bo na 18, na 17 i na 2-16. Czyli naprawdę ładnie się prezentuje. Plus piłka zielona, 36 pod rozgrywanie. Okej, okay. No tu nie mogę nic powiedzieć, bo naprawdę tutaj Bania się ładnie prezentuje. Tylko 5 też mu daje, bo zasłużył. Od dawna gra chłopak, stara się, prowadzi swój klub. Daje ci 5 i pozdrawiam cię, kumplu. Mam nadzieję, że coś w końcu nagramy razem. Bo myślę, że byście chcieli, jak tak, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć ze mną i z Banią. Może coś wymyślimy. Kolejny zawodnik to Alex Diego, Tashibana Bros i Liga Włoska. Środkowy obrońca, 190 overall. I teraz tak, gra defensywna 181, pressing 160, skuteczność 120, kondycja 140, strefa metry 180. Ładnie, tutaj Diego naprawdę ładnie pojechał. I na plus. Tutaj naprawdę na plus możecie sobie popatrzeć, jak powinien wyglądać obrońca, bo to naprawdę wygląda poprawnie i tutaj naprawdę jest dobrze. Tylko secik Peru i tutaj nie do końca wiem, dlaczego ma secik Peru, ale może nie stać go było jeszcze na razie coś lepszego. Piłkę ma czerwoną pod pressing, ładna, czerwona piłeczka, ale Peru ja bym sprzedał. Ja bym po prostu to wywalił, kupił coś lepszego, bo no kurczę, sam wiesz, że jak kupisz coś lepszego, no to ten overall ci podskoczy, no i statystyki też, będziesz jeszcze lepszym obrońcą, a naprawdę to ci bardzo, bardzo psuje, dlatego daję ci 5 mniej bym ci dał, za secik 5 mniej bym ci dał. Gra z sezonów od którego? Od pierwszego. 5 mniej za set Peru. Nie podoba mi się to. Na końcu mamy Pennywise, pewnie dużo osób czeka, co powiem o Pennywise'ie. Pennywise to lewy obrońca, Elite Hunter, Superliga, 222 overall, gra defensywna 200,
pressing 200 i kondycja 175. Tutaj widzicie, że Penny ładnie tutaj sobie ułożył statystyki. Co naprawdę możecie się już tutaj nawet wzorować, jak powinno to wyglądać. Jeśli chodzi o set, secik też naprawdę wygląda super, bo ma tutaj Bianconeri na 16. Ma tutaj również piłkę 18, która daje mu 93 pod pressing. I ma jeszcze opaskę czerwoną, grę defensywna. Naprawdę, jeśli chodzi o sam secik, to ja bardzo chętnie bym taki przygarnął. No niestety nie mam opaski, a piłkę tylko biedną zieloną. Ale tak naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o niego, tutaj możecie się wzorować, jak powinien wyglądać secik. Wzorować również na innych osobach, które były w poprzednich odcinkach. I też naprawdę fajnie tam wyglądały seciki, więc daję mu spokojnie piąteczkę. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie być w kolejnych, to pamiętajcie, podawajcie swoje ID w komentarzu, a na pewno się pojawicie, bo dlaczego by nie? To co, siema, cześć, czołem. No i na razie. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to Ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek subskrypcji, a obok materiały, których może jeszcze nie oglądałeś, więc zapraszam.